Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda podjęcie pełnego kontenera z portu DCT w Gdańsku. Wspólnie pobierzemy 40 w imporcie i zobaczycie mniej więcej, jak to wszystko wygląda z perspektywy kierowcy. Najpierw przejechaliśmy przez skanery, które szczytują numery rejestracyjne, numery kontenera, robią zdjęcie tego kontenera. I teraz podjeżdżamy już do kiosku i będzie nam potrzebna karta kierowcy i numer awizacji w systemie e-brama. Przykładamy kartę kierowcy, klikamy tak, mamy awizację i numer awizacji wklepujemy. Podjęcie pełnego, jeśli wszystko się zgadza, klikamy OK. Czekamy na zielone światło. Lecimy. Teraz przed nami kolejny kiosk, do którego przykładamy kartę. Stop. I tutaj już wyskoczy nam sektor i numer pola, na którym jest nasz kontener. Gdzie mamy konkretnie jechać i przyjdzie SMS również na telefon. My podejmujemy z D05 02. Czyli na rondzie tutaj uciekamy na prawo. Tam w oddali, nie wiem czy widzicie, suwnice portowe, które ze statków zdejmują kontenery i później takimi wózkami, takimi tutaj ciągnikami siodłowymi z naczepą, jak przede mną jechał, są one odwożone na pola składowe. Jeśli ktoś by kiedyś potrzebował ważyć kontener, to jest waga. W prawo się skręca i później w lewo. Tam przy wyjeździe jest druga, nowo oddana. A my jedziemy dalej na nasz sektor D. A tu po prawej już morze.
C i następny wjazd już będzie D. Mamy D05. No właśnie, chyba suwnica przejeżdża na D. I numery maleją w tamtą stronę. Tu jest 35, a nasze 02 będzie na początku. I nasz sektor na samym początku. Powiem wam, warto podjechać sobie trochę do przodu i dopiero jak kontener już będzie nad naczepą, to wtedy sobie do niego cofnąć. Jeśli mamy też złożenie kontenera, no to na początku pojawia się na bramkach, skanery szczytują numer kontenera. Jeśli mamy awizację, wszystko jest ok, to na tym pierwszym kiosku, gdy wpiszemy numer awizacji, to pojawia się właśnie ten pełny kontener do złożenia, kontener do podjęcia i właściwie procedura wygląda tak samo, tylko najpierw składamy eksportowy kontener, tudzież pusty, i jedziemy po pełny w ten sam sposób. W Gdańsku niestety nie można wysiadać z kabiny. Więc trzeba dobrze obserwować, czy na pewno kontener wskoczył. Idealnie, bo nie można sobie wyjść, zerknąć, co tam z tyłu się dzieje. No i cofamy sobie powoli pod kontener. Dajemy znać operatorowi, jeśli ładnie wskoczył, że wszystko jest ok. Poziomujemy samochód na poduchach i jedziemy sobie na miejsce, gdzie można zaryglować, zabezpieczyć kontener. Zaraz zobaczycie, gdzie to jest. Trzeba pamiętać tutaj w porcie o tych stopach, żeby się zatrzymywać, kierunkowskazach, światłach mijania. Tutaj po lewej stronie przy wadze można sobie stanąć i zabezpieczyć kontener.
sprawdzić, czy zgadza się plomba z tym, co mamy podane w liście. Generalnie, czy w ogóle jest plomba. Bo to jest najważniejsze. Misja prawie complete. Zaraz przejedziemy przez skanery. Są tam też bramki od razu radiometryczne, które wykrywają, czy w kontenerze nie ma jakichś promieniotwórczych pierwiastków. Czasem się zdarzy, że się włączą, wtedy wychodzi funkcjonariusz Straży Granicznej i takim ręcznym detektorem sprawdza konkretnie, dlaczego ten kontener wszczął alarm i czy są tam jakieś niebezpieczne pierwiastki, czy po prostu, czy nie. I decyduje, czy kontener może wyjechać z portu, czy nie. O, właśnie teraz przejeżdżamy przez te bramki. Na szczęście alarm się nie włączył. No jeszcze tylko ostatnie odbicie karty. Bierzemy kartę, przykładamy. Musiałem zadzwonić na pregate, ponieważ skaner nie szczytał, podejrzewam, numeru rejestracyjnego. Poprawili, szlaban się otworzył i wyjechaliśmy. Tak właśnie wygląda podjęcie kontenera z portu. Dzisiaj akurat poszło bardzo szybko i sprawnie, bo właściwie może 20 minut to wszystko zajęło. Ale nie myślcie sobie, że zawsze tak jest różowo, bo czasem możemy swoje odstać. Nawet dochodzi do kilku godzin, więc z tymi podjęciami i złożeniami w portach to jest naprawdę różnie. Plus tutaj w Gdańsku jest odwieczny problem ze zrobieniem awizacji, bo praktycznie od godziny 9 rano do 22, 24, dzień w dzień nie ma już wolnych okien. Jeśli się ładujemy rano, no to ciężko jest zaplanować, o której dokładnie wyjedziemy od załadowcy, ile idealnie zajmie nam droga, żeby zrobić sobie awizację, nie wiem, na przykład dzień wcześniej. To już w ogóle jest abstrakcja. To jest bardzo mało tych okienek do awizacji i no i niestety nie ma tych godzin wolnych, żeby podjąć czy złożyć kontener. I to jest taki największy problem portu w Gdańsku. Nie ma kolejek jako takich przed portem, za to znowu nie ma wolnych slotów i de facto też nie możemy podjąć kontenera i takie błędne koło się zamyka.
Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Postaram się nagrać kolejne tego typu filmiki z kolejnych portów, że jeśli ktoś zaczyna jeździć albo jest albo zaciekawił go temat kontenerów, że po prostu zobaczył sobie, jak to wygląda, jak wygląda podjęcie, złożenie takiego kontenera z portu, jakie są mniej więcej procedury. Jeśli na przykład miałby przyjechać pierwszy raz do portu, to już mniej więcej będzie wiedział, jak to wygląda i nie będzie się motał. Także pozdrawiam i do następnego filmiku. A jeśli obejrzeliście, to proszę dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Cześć, trzymajcie się ciepło.